Dzień dobry. Z panem Grzegorzem Misiakowskim, moje nazwisko Krzysztołowski. Ja, aha, to ktoś jest obrońcą z urzędu, tak? Pan jest moim obrońcą z urzędu. Albo ja, bo ojciec. Nie, nie, pan, można tuteczkę postawić? A, proszę bardzo. Ja przyniosłem do pana tutaj dokumenty. A bo ja wczoraj, albo dzisiaj to dostałem. To było wczoraj wydane. No tak, ale to ja nie wiem, albo dzisiaj to dostałem. Ja panu po prostu dam... Problem jest. Pismo, to ja to napisałem. Pan dzwonił? Nie, 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 nie. Tu jest do pana pismo. Prosiłbym, żeby pan przeczytał, podpisał mi. To są dokumenty dotyczące właśnie. Tu są załączniki wymienione w tym. Sekundę, dobrze, dobrze. Wszystko napisane jest. Ja panu wszystko podpiszę. A czemu to do prokuratury wkuszenie nie? No właśnie, tam z dokumentu będzie wynikać. A, dobra, który? Panu tu jedno podpisać, tak? No, tak. Ja panu daję. Utrzymałem, tak? Tak, wraz z załącznikami. No właśnie nazwisko tak skojarzyłem. No i to wczoraj chyba dostałem. Tak, tak, wczoraj. Pieczątkę zaraz postawię. I tutaj panie mecenasie na końcu niech pan zapozna się, bo my będziemy po prostu tu musieli tu inaczej tym razem pracować. Chcemy, bo to jest afera na całą Polskę. No, chcę... Musi pan po prostu poczytać dokumenty. Dobrze, no to wszystko jest napisane. Tak. I teraz tak, wie pan, my będziemy rejestrować wszystkie czynności, jakie będziemy po prostu zgadzać, bo mnie do tej pory adwokaci oszukiwali, wie pan, perfidnie, tu zresztą szczecineckim, ja dokumenty panu po prostu pokażę. Miałem zapewnioną obronę formalną przez sąd, a nie obronę rzeczywistą, działanie przeciwko moim interesom, zresztą tu jest 12 publikacji afer prawa na ten temat. No dobrze, ale to ja muszę sobie, wie pan, to jest... Czas, nie, tu po prostu ja bym panu zaproponował numer mojego telefonu. Jak pan się zapoznał lub będzie pan po prostu miał jakieś wątpliwości co do podanych do publicznej wiadomości treści. To jeszcze terminu nie ma rozprawy. Nie ma, nie ma, nie ma. Sprawa jest po wijakach. To wtedy pan przedzwoni, ja panu po prostu wszelkie dowody, które będzie pan potrzebował tutaj na korzyść mojej obrony panu dostarczę. Dobra, dobra, dobra. Proszę numer, tak? To jest tak, 503. Każdy dzień może by to być, nawet gdybym gdzieś wyjeżdżał, to pana, to pana po prostu poinformuję, żebyśmy byli w kontakcie. A mam pytanie, jak pan widzi w ogóle sprawę mojego ojca? Nie, zobaczyć, nie? Nie mam pojęcia, nie? Materiał jest mocny. Zobaczy pan sobie, złamano po prostu prawo. Artykuł 212 ścigany z urzędu, nie z oskarżenia. Sprawa dotyczy sędziego, który złamał prawo. No dobra, ja muszę, wie pan, no muszę to przerwać. Niech pan i... tak szybko nie będzie nastąpić. Dla mnie jest najważniejsze, żeby pan po prostu zrealizował te wnioski, które tu są. Jeżeli chcą sprawy, nie wycofają, będą procedować dalej do piły kosza tego. Ale sprawa będzie w Szczecinie chyba, w Szczecinku. No nie, nie może być. Jak pan poczyta 12 publikacji o przestępcach szczecineckich, to... Oczywiście, na spokojnie, pomalutku. Dobrze. Tak, 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 że my tym razem nie pozwolimy tutaj przestępcę zrobić ze mnie, bo to wszystko po prostu odbywa się z naruszeniem po prostu przepisów prawa. Łamana jest konstytucja, ale tak, tak nie można. Jeżeli wszyscy wobec prawa jesteśmy równi, to powinniśmy po prostu być równi. Jak poczytamy, będziemy rozmawiać, nie? Oczywiście.
Także z mojej strony będzie Pan miał wszystkie dokumenty, które będzie Pan potrzebował. To ja będę jak wie Pan, ja najpierw muszę to przetrawić, a potem tak, jak tak. Potrzebował, to będę do Pana dzwonił. Treści są obszerne, zwłaszcza w tych aferach opisane dotyczące tego właśnie postępowania. Nagrałem nawet w komisariacie, jak łamią prawo, są po prostu może na YouTubie mocne filmy, będzie Pan mógł też sobie po prostu tam do nich zerknąć. To, co się dzieje, to nie jest prawo. To nie jest prawo. Tak mogą postępować tylko, bo można powiedzieć, mafiozi. Wszystko, co ty... Dobrze. I wszystkie dowody, jakie Pan będzie potrzebował na moją obronę, Panu dostarczę. Panie, dziękujemy Panu bardzo. Także z mojej strony będzie Pan miał wszystkie dokumenty, które będzie Pan potrzebował. To ja będę, jak wie Pan, ja najpierw muszę to przetrawić, a potem tak, tak. Potrzebował, to będę do Pana dzwonił. Także z mojej strony będzie Pan miał wszystkie dokumenty, które będzie Pan potrzebował. To ja będę, jak wie Pan, ja najpierw muszę to przetrawić, a potem tak, tak. Potrzebował, to będę do Pana dzwonił. Także z mojej strony będzie Pan miał wszystkie dokumenty, które będzie Pan potrzebował. Tak, tak. Także z mojej strony będzie Pan miał wszystkie dokumenty, które będzie Pan potrzebował. To ja będę, jak wie Pan, ja najpierw muszę to przetrawić, a potem tak, tak. Potrzebował, to będę do Pana dzwonił. Także z mojej strony będzie Pan miał wszystkie dokumenty, które będzie Pan potrzebował. To ja będę, jak wie Pan, ja najpierw muszę to przetrawić, a potem tak, tak. Potrzebował,